Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Na wstępie chciałbym życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Jest to pierwszy odcinek w 2024 roku. Przyjechałem właśnie do naszej małej Eni, która stoi sobie tutaj zmarznięta, żeby ją trochę rozgrzać. Od jakiegoś czasu nie wyjeżdżaliśmy, bo końcówkę roku mieliśmy dosyć ciekawą, zaraz Wam opowiem. To staram się przynajmniej raz w miesiącu, tak dwa razy w miesiącu przepalić Webasto, tak żeby piecyk się nasmarował, a jednocześnie przegrzać trochę wnętrze przyczepy. Tymczasowo mam odpięty pobór powietrza ze środka, tak żeby przewietrzyć przy okazji tego zagrzania przyczepę. Wspomniałem o tym, że mieliśmy ciekawą końcówkę roku, dlatego że po pierwsze ja rozchorowałem się totalnie, dopiero teraz dochodzę do siebie. Przed samym Sylwestrem zepsuł nam się samochód, poszedł układ kierowniczy, tak zwana maglownica w marzence i okazało się, że nie można jej dostać już jako części zamiennej, trzeba ją zdemontować, wysłać do regeneracji i zamontować z powrotem. A w pierwszy dzień nowego roku zepsuła nam się pralka. Także wystartowaliśmy w 2024 rok, tak jak mówię, z przygodami. A przy okazji przepalania piecyka i podgrzania przyczepy chciałbym zaprezentować Wam kolejny ciekawy gadżet. Mam tutaj przesyłkę, paczuszkę od firmy X Infrared. To może najpierw pozbędę się trochę śniegu stąd. Zapomniałem, że mam miotełkę do śniegu, więc możemy wyciągnąć tajemnicze pudełko patrzące na nas z tajemniczego kartonika. A w środku mamy tajemnicze etui. Co jeszcze tajemniczego możemy tu znaleźć? Tajemnicza klapka, a za nią tajemniczy pasek i bardzo tajemniczy uchwyt. W środku już mniej tajemnicze podziękowania za kupno sprzętu firmy X Infrared, a gadżetem, który chciałbym Wam pokazać, jest kamera termalna Thermal Eye Razor Sharp. Bodajże model X3. I tak ten gadżecik wygląda. Zobaczcie, wielki karton, dość duże pudełko, spore etui, a gadżecik może centymetr na centymetr. Całość stanowi zestaw do przekształcenia telefonu w kamerę termiczną. Tutaj mamy uchwyt do telefonu. Musimy go trochę zwiększyć. Montujemy telefon. Montujemy z drugiej strony naszą kamerę termowizyjną. Teraz w pierwszej przegródce znajdujemy kabel do podłączenia zestawu. Jeden koniec wkładamy do kamerki, drugi do telefonu. Jest to USB-C i w ten sposób zmieniliśmy nasz telefon w kamerę termowizyjną. Zamieniłem telefony, żeby móc nagrywać to, co będziemy widzieli przez kamerkę, bo na swoim telefonie mam zainstalowaną już aplikację. Chciałem Wam jeszcze pokazać, że ten uchwyt ręczny ma mocowanie do statywu oraz można go jeszcze, luzując tym pokrętłem, obracać w różne strony. To bardziej przyda się właśnie przy statywie.
teraz, żeby użyć kamery, zdejmujemy osłonę obiektywu. Tak to wygląda. I na telefonie uruchamiamy dedykowaną aplikację. Obracając obiektywem, ustawiamy ostrość na ekranie. W tej chwili niewiele widać, więc może przejdę do trybu rejestrowania ekranu, tak żeby wszystko było wyraźniejsze. Oczywiście nie musicie używać tego sprzętu. Możecie kamerę podłączyć też bezpośrednio do telefonu. Ja chyba właśnie w ten sposób jej będę używał. Zaraz zamontuję ją z powrotem na gimbalu. Jestem już w przyczepie. Zacznijmy może sobie całość od prezentacji aplikacji. Wejdźmy najpierw w ustawienia. I teraz w ustawieniach aplikacji możemy wejść w ustawienia temperatury, ustawić wyświetlanie tej aktualnej temperatury, którą będziemy zaraz sprawdzać, którą będziemy się bawić, jednostki, które są dostępne wyświetlania temperatury, to stopnie Celsjusza, Fahrenheita i Kelwina. My zostawimy sobie stopnie Celsjusza. Możemy ustawić tutaj opcję obraz w obrazie i w sumie to może być dobrym ruchem, żebyście mieli orientację, w którym miejscu przyczepie się znajduje, bo kamera ma przybliżenie razy 2 i nie mogę go zmniejszyć, więc w tej naszej małej przestrzeni ciężko będzie sprawdzić, odnaleźć się, gdzie jesteśmy. Możemy włączyć też obraz w obrazie, ten podczerwieni, nasz termiczny. Możemy obrócić obraz z kamery na podczerwień, jeżeli jest ona przymocowana pod innym kątem niż orientacja naszego telefonu. Mamy tu też automatyczny przycisk aparatu, ustawienia robienia zdjęć i wideo. Możemy zaznaczyć lub odznaczyć, jeżeli nie chcemy, żeby pokazywało nam temperaturę na zdjęciu, w miejscu, w którym celujemy, oraz informacje o temperaturze w tle. Możemy wybrać język, ale niestety szkoda, nie ma polskiego. Mamy do wyboru tylko 3 języki. Ustawienia tła aplikacji, czyli ustawienie nocne, ciemne, które teraz mamy, ustawienie dzienne, jasne, oraz możemy zadecydować, oddać tą decyzję systemowi, który o odpowiedniej godzinie przełączy nam wyświetlanie na takie ciemne wieczorem. Możemy włączyć lub wyłączyć znak wodny na zdjęciach i jeżeli będziemy potrzebowali pomocy z aplikacją, tutaj mamy informacje o firmie, instrukcje obsługi oraz specyfikacje kamerki. Jak widzicie, jej rozdzielczość to 256x192. Wielkość piksela, no i różne przydatne może informacje. Poniżej znajduje się kod QR do ściągnięcia aplikacji, taki sam macie też w pudełku. Jak instrukcja, jak podłączyć kamerę, no i funkcje aplikacji. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Mam troszeczkę problem z gimbalem, bo z jednej strony kamery, z tej strony znajduje się kamera na podczerwień, a z drugiej strony kamera aparatu. I wiecie co, jak normalnie ustawię gimbala, to cała jest zasłonięta. No ale tak, żebyście mieli orientację, w którą stronę patrzymy. Patrzymy na łóżko w tym momencie bez materaca. Pod spodem, pod łóżkiem jest system rozprowadzenia ciepłego powietrza. Może tak pod kątem
go zobaczymy i możemy od razu zobaczyć, jaka jest temperatura rur. 18-19 stopni, tylko tak celuję, około 20 stopni. Na podłodze pod rurą, pod łóżkiem jest w tej chwili 8 stopni. Spróbuję wycelować wyloty od Webasta, jednak gimbal to nie był dobry pomysł, ciężko wycelować. No, ale w każdym razie tu możemy zobaczyć, że na pierwszym wylocie mamy temperaturę 39, no 40 stopni. Na głównym wylocie mamy temperaturę 72 stopni. I zobaczcie teraz, jaki tutaj jest ciemny kąt. Tutaj w zasadzie zwykła kamera nic nie łapie, a ta ładnie pokazuje nam szczegóły, no, których trzeba się troszeczkę domyśleć. No dobrze, a trzeci wylot, ten najdalszy, mamy 47-50 stopni na wylocie. No ciężko tym gimbalem operować. Sprawdźmy teraz, jak wygląda przyczepa przez kamerę termowizyjną od zewnątrz. Zdjąłem telefon z gimbala, bo wiecie co, ciężko mi było nim celować. Cały czas ten celownik mi uciekał i pływał, ale teraz możemy zobaczyć sobie, jak ciepło ucieka z przyczepy. Najwięcej, jak widać, przez okna, mają około 11 stopni. Dużo ciepła, 16 stopni, ucieka tutaj górą, bo daszek ustawiony jest na mikrowentylację, także cały czas ciepłe powietrze ucieka z niego jak komin, jak przez komin. A ścianki mają, no też tutaj widać, około 10 stopni. Słońce powoli zachodzi i ściemnia się, a ja czekam właśnie na ten moment, bo chciałbym zobaczyć, jak ta kamera będzie działała po zmroku. Przyszliśmy na taki wieczorny spacer z T8 Justyną i z Łatką na plażę, ale jak widzicie, już niewiele widać. Śmiesznie to brzmi. T8 widać, bo ma czapkę z lampką. A przyszliśmy, żeby sprawdzić kamerę, jak będzie łapała wieczorem, jak będzie wyglądała ta noktowizja. Tu widać Łatki świecącą obrożę, jak śmiga. A tu jest Justyna. Podpinam kamerkę i zobaczymy, jaki będziemy mieli widok. Całkiem nieźle, powiem wam. Już wiem, do czego służy ten przycisk. To jest wykrywanie ciepłych punktów. Tak, jeżeli byście przeszukiwali teren jakiś większy i chcieli namierzyć zwierzątka, których nie widać, które widać tylko po ciemku, znaczy których nie widać, widać tylko na ekranie, ten przycisk pomoże wam je zlokalizować. Widzicie, w ciepłych punktach pokazują się w tej chwili takie, jak na Łatce, wskaźniki. Sprawdźmy sobie teraz te różne tryby. No, całkiem nieźle to wygląda, muszę wam powiedzieć. Do takiej wieczornej zabawy w szukanie zwierząt. Plaża w negatywie. Zobaczcie, tam widać morze. Ledwo widać tutaj, gdzie jest znacznik światła od mola. I budynki. Ale numer. O, tutaj, ha, zobaczcie, namierzyliśmy kogoś. Tu na słupie, tu lampa jest.
a tu sobie ktoś biegnie ścieżką pośród wydm. Powiem wam szczerze, że wzrokiem ciężko tego kogoś namierzyć. Tu wszedł w cień pod budynkiem, gdzie nie ma lamp i go nie widać, ale numer. To był, który ten? O, tu może lepiej. O, teraz widać morze. Widać naszych rozrabiaków. I z daleka Międzyzdroje. Hej, Łaciek. Ciężko gimbalem nadążyć za nimi. No, powiem wam, że magia. Mamo! Gdzie jesteś? A tu cię mam. Ale numer. Niesamowite, jak to widać. Zobaczmy sobie wszystkie palety po kolei. Spróbuję wyłapać ostrość, tak dalej. Daleka chyba się nie da. Możemy pobawić się teraz w predatora. A teraz włączyłem tak dla porównania to, co widać z kamery aparatu. Także teraz mamy narzędzie do kręcenia nocnych ujęć.
Pokażcie twarze, ale macie rozgrzane buźki. A Teoś, to w ogóle wyglądasz jak człowiek pochodnia. A co wy myślicie o takim gadżecie, takim rozszerzeniu do smartfona? Pamiętam, ja zawsze chciałem mieć coś takiego. Kilka lat temu widziałem termowizję w telefonie. To był bodajże Caterpillar i byłem zaskoczony, że coś takiego istnieje. A teraz zobaczcie, łatwym sposobem można przerobić każdy smartfon na taką kamerę termowizyjną. Można dzięki niej sprawdzić mostki termiczne zarówno w domu, jak i w kamperze. Można świetnie bawić się z dzieciakami w takie bezkrwawe łowy na nocne zwierzęta, udać się na kempingu, na nocne polowanie. No i na pewno polecam tą kamerę z Noctowizją ludziom, którzy boją się wieczorem wychodzić z domu, czy mieszkają gdzieś blisko lasu i boją się po prostu wychodzić bez jakiejś latarki. To naprawdę świetna zabawa. Jeżeli zainteresowałem Was tym urządzeniem, to tutaj u góry, tu albo tu pojawi się tradycyjnie bezpośredni link do tego produktu. Pamiętajcie też o kodzie zniżkowym, który wstawię gdzieś tutaj. Obydwa kod zniżkowy oraz link do produktu znajdziecie też w opisie filmu. Ja już się z Wami żegnam i przeskakuję czytać komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!